Cześć wszystkim. Jadę właśnie do AS Motors odebrać nową Kia Ceed i pomyślałem sobie, że zamiast takiego jednego testu standardowego nagram dla Was coś więcej, bo myślę, że to jest taki samochód, który no będzie mega popularny, wiele osób się nim na pewno interesuje i chyba lepiej mieć tych filmów więcej niż mniej. Także taki mój pomysł jest, żeby zrobić dzisiaj w zasadzie takie wrażenia na żywo, czyli odbieram samochód i będzie to taki film z prezentacji i tych pierwszych właśnie wrażeń, odczuć z jazdy praktycznie na żywo. Nagram to od razu wrzucę, bez jakiejś tam specjalnej obróbki. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. A później myślę, że zrobię jakąś jazdę jeszcze wieczorną, żeby pokazać go też z zewnątrz, jak on tam wieczorem wygląda. I na koniec standardowy test, tak jak zawsze, także jeśli jesteście zainteresowani tym samochodem, to serdecznie zapraszam, abyście zostali ze mną dalej. A za chwilę dojedziemy do AS Motors i zobaczymy, jak tam wygląda nasz Ceed. Dobra, to samochód odebrany. Idziemy zobaczyć, który to, bo miałem dwie wersje. Tak wygląda kluczyk. Nie ma przycisków takich tradycyjnych, są tutaj po boku. A zobaczmy, czy to ten. Ten. Nie wiedziałem, który, dlatego że miałem dwie wersje do wyboru, diesla i benzynkę. A jest wzięta benzynka. Dobra, wsiadamy. Tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Słabo pewnie widać, bo tu jest mega słabe światło, ale coś tam zawsze zobaczymy. Wersja tym razem z manualem, co mi się rzadko zdarza przy testowych samochodach. Także może i dobrze, chociaż ja oczywiście preferuję już od dawna automaty, ale dobrze, że czasem pojeżdżę sobie też manualem. Dobra, ruszamy, bo tu słabo widać i zobaczymy, jakie będą moje pierwsze wrażenia. No dobra, to lecimy. Godzina może nie jest najlepsza, bo jest piątek, 17, także pora wyjazdów, ale są wakacje, więc może nie będzie źle. Może zacznę konkretnie od tego, czym jadę, bo do wyboru, tak jak powiedziałem wcześniej, miałem dieselka i benzynę. Zapytałem tylko, czy to jest ta benzynka z turbo i gdy dostałem potwierdzenie, że tak, to w zasadzie się nie zastanawiałem, bo chciałem zobaczyć ją, bo słyszałem fajne opinie na temat tego silnika. No i stąd ta wersja, czyli mamy tutaj 1.4 turbo 140 koni. Mam manual, co też, tak jak mówiłem, rzadko mi się zdarzało ostatnio, bo w zasadzie, tak jak kiedyś, większość aut testowanych, szczególnie typu kompakt, czy nawet niższe klasy, no wiadomo, że zawsze to były manuale. Od pewnego czasu, jak dostaję jakiś samochód do testów, to praktycznie jest gwarancja, że będzie to automat. Ja wolę automaty, tak jak mówiłem, ale właśnie wtedy, kiedy dostaję manuala, to się chyba nawet cieszę, bo to dla mnie coś innego niż na co dzień i mogę sobie pośmigać w ten sposób. Także może też od tego zacznę, nie wiem, czy od tego się powinno zacząć, ale to, tak jak mówiłem, nie jest test, tylko takie moje pierwsze wrażenia. No i dla mnie pierwszym wrażeniem jest ten manual, który no, przejechałem pewnie kilometr albo może mniej, to może jeszcze się nie powinienem wypowiadać, ale pierwsze wrażenia miały być, więc pierwsze wrażenie jest takie, że jest bardzo w porządku. Zero tutaj jakiegoś haczenia. Zobaczmy troszkę szybciej, się rozpędzając. Nie ma żadnego problemu ze zmianą biegów. Sprzęgło łapie fajnie, także jest ok. Może to też nie jest jakieś straszne osiągnięcie, że nowy samochód z salonu ma taką skrzynię, która nie haczy, ale z drugiej strony zdarzają się takie przypadki i sam się z tym spotkałem, także nie wiem, czy to powinno się chwalić, czy to powinno być coś normalnego. Pewnie powinno być coś normalnego, ale skoro takie przypadki są i sam się z takimi spotkałem, że samochód wyjeżdża z salonu i czasami jest ciężko wrzucić, nie wiem, dwójkę czy wsteczny, to tutaj tego problemu na razie nie wyczułem, ale tak jak mówię, dopiero ruszyłem, więc te pierwsze zmiany jest ok. Jest start-stop,
też coś, czego ja za bardzo nie lubiłem i zawsze to wyłączałem, gdy dostawałem jakiś samochód, ale od jakiegoś czasu się do tego przekonałem, szczególnie gdy ten start-stop działa naprawdę mega szybko. Ja tu nie mam żadnego problemu, no teraz stoję, nie spalam paliwa. Jak macie samochody też z tym systemem, to też ciekawy jestem, czy się do nich przyzwyczailiście, czy to wyłączacie. Ja tak jak mówię, długi czas to wyłączałem, bo mnie to denerwowało. Od pewnego czasu jest ok. Teraz tak, pozycja za kierownicą. Ja może od razu powiem, że ciężko mi będzie odnosić ten samochód do poprzedniej generacji, więc jeśli się tego spodziewacie, to tego też za bardzo nie zrobię, bo ja jeździłem poprzednim Seedem, ale to było po pierwsze dawno i za bardzo z tego nie pamiętam nic. Po drugie, to też nie były takie jazdy, gdzie ja bym testował samochód i zapamiętał coś z tego, tylko po prostu chciałem sobie zobaczyć, co to jest, przejechałem się i za bardzo nie pamiętam, a przynajmniej nie na tyle, żeby odnosić ten samochód do tamtego, także no to jest jakby tutaj no, minus tego, co będę mówił, ale też o tym mówię, żebyście mieli świadomość. No ale mam duże porównanie do innych samochodów, do innych kompaktów, także na tym się będę opierał i tutaj zaskakująco fajnie się siedzi. Siedzi się nisko, to co ja też lubię. I nie wiem, może to dziwne, ja też się jeszcze bardzo nie bawiłem ustawieniami fotela, bo w zasadzie wsiadłem w ten samochód i pojechałem. Tyle co się jakby do siebie dostosowałem. Ale naprawdę jest okej. Jestem zaskoczony, bo chyba spodziewałem się słabszej pozycji. Też to, co od już też dłuższego czasu Kia robi, co ja też wiele razy chwaliłem, czyli bardzo fajna kierownica, trójramienna, bardzo mi się podoba. Ja nienawidziłem kiedyś Kii ogólnie za ten wygląd samochodów, za to jak jeździły. Były tanie i to był koniec zalet, a dziś no już tej zalety jakby może nie ma, może trochę jeszcze jest, bo na pewno jest tańsza niż taki powiedzmy Golf, ale to też już nie są tanie samochody, ale to też już nie są słabe samochody. I tak samo jest z kierownicą, która no naprawdę, zobaczcie sobie, postaram się tu jakieś zdjęcie wrzucić, bo pewnie nie widać tego ujęcia. Jest bardzo ok, bardzo fajnie się ją trzyma w dłoniach i tak jak mówię, jest nie dość, że wygodna, jest nie za duża, wręcz może nawet może niewielka, co też dla mnie jest plusem. Bardzo, bardzo fajna rzecz i tu na pewno duży plus. To, co zdążyłem zauważyć, jak mam szukać jakichś minusów, to na pewno nie ma uchwytu na palec w klapie bagażnika, bo jak coś tam wkładałem, to tego nie zobaczyłem, ale to jakaś tam pierdoła. Jeśli chodzi o te materiały tutaj, pierwsze wrażenie jest też wow, bo znowu powiem, też już mówiłem wiele razy, ja wsiadając do Kii tych starszych, no to na pewno tak samo jak wy, to po prostu można było się załamać to, co się działo tu, a już od dawna ja jestem, powiem szczerze, pod wrażeniem wielu tych modeli, tego jak one są wykończone i wiadomo, że to jest samochód, jakby powiedzieć, można było, nie wiem, masowy, normalna marka, to nie jest marka premium, chociaż już niektórzy zaczynają ją w ten sposób czasami odnosić. Ja tak nie będę robił, bo to nie jest marka premium, ale w odniesieniu do swoich konkurentów, no to jak będziecie siedzieli w Seedzie, to zobaczcie, dotknijcie go tutaj. Naprawdę jest wow. Naprawdę. Designersko, jeśli chodzi o wygląd, to jak ze wszystkim, jednemu się będzie podobało bardziej, drugiemu mniej. Mnie się to podoba, ja może jakimś tam wielkim zwolennikiem tych tabletów jeszcze nie zostałem, ale to nie jest też tak, że mi przeszkadzają. Czasami mi się bardziej podoba, czasami mniej. Tu mi się podoba, jeśli chodzi o przyciski, to też wsiadłem i nie miałem nie jeżdżę Kiją na co dzień, a nie miałem żadnego problemu z czy tam szybkim ustawieniem klimy, czy jakiegoś radia, czy czegokolwiek. Na pewno minusem jest tutaj gałka pokrętło do ustawiania temperatury, bo faktycznie jak teraz świeci słońce, to słabo to widać. I pewnie gdyby świeciło bardziej, to nie byłoby widać nic. To też jest pierdoła, no ale mam mówić też o minusach, to od razu mówię. Także to, nie wiem, może to jakieś tam poprawy wymaga, jakbym był kiedyś jakiś lifting, ale nic ważnego. Fajne zegary też już takie, które widać, że są nowoczesne. To już też któryś model Kii, który ma dość podobne. Mnie się one bardzo podobają i tu jest podobnie. Widzę, że jest podpowiadacz, tak go nazwijmy, zmiany biegów, czy tam zmiany ekonomicznej, czy zmiany biegów, tak aby jazda była ekonomiczna. Nie wiem, czy to ktoś z tego korzysta, ja na pewno nie, ale coś takiego jest. Zobaczmy, co my tutaj mamy, jeśli chodzi o jakieś dane. Średnie zużycie 8,7.
a na razie 8,5, ale to nie jest moja jazda. Skasujmy to. Dobra, mamy skasowane. Zobaczymy, jak tutaj wyjdzie ze spalaniem podczas tej pierwszej jazdy. Może powinienem to zrobić wcześniej, no ale zapomniałem. Także cóż. Może nie pierwsze, tylko już drugie wrażenie, bo pierwsze to było to, jak wsiadłem, jak ten samochód wygląda w środku. Więc drugie wrażenie będzie, jeśli chodzi o prowadzenie. I tutaj jest naprawdę, myślę, że blisko takiego kompromisu, jak ja lubię, czyli ten samochód nie jest jeszcze twardy na tyle, żeby bolały zęby, bo to też bez przesady. Ja też jeżdżę z dzieckiem bardzo często i no nie mam już takich żadnych jakich, powiedzmy, ambicji sportowych, też nie wymagam ich po takim samochodzie. A jednocześnie samochód moim zdaniem prowadzi się bardzo sztywno, to co ja lubię, a jednocześnie jest zachowany komfort, czyli taki fajny kompromis. Ja na przykład nie lubię miękkich samochodów, które tak jak tutaj są tory, no wiadomo, że przejechałyby to genialnie i zero odczucia jakichś tam dołów, a jednocześnie dostajecie też z tym jazdę taką gąbczastą i no jazda po zakrętach to nie jest coś fajnego. Ja takiego czegoś nie lubię i tutaj myślę, że bardzo blisko takiego kompromisu dla mnie, czyli jeszcze w miarę, powiedzmy, wygodnie, ale jednocześnie dość twardo i dzięki temu bardzo fajnie prowadzi się ten samochód. Takie mówię oczywiście w tej momencie, bo ani nie jechałem szybko, ani nie jechałem po super zakrętach, ani nie jechałem po autostradzie, ale te pierwsze odczucia, no coś już tam można powiedzieć, bo czuć jak ten samochód, jak się trzyma kierownica, jest dosyć spory opór, kręcąc kierownicą, kolejna rzecz, którą ja lubię, bo nie lubię jak mi kierownica lata w lewo i w prawo, to tutaj tego nie ma w tych pierwszych wrażeniach. Ale tak jak też mówię, proszę, żebyście to traktowali jako zupełnie pierwsze wrażenie, bo może ja pojeżdżę 2 dni i się okaże, że jest zupełnie inaczej, ale wątpię, no bo to jakoś tam można na początek wyczuć. Widzę, że jest gniazdko USB, jest 12V, ale to też standardzik, chyba by tego nie mogło już nie być. Zaraz też bardzo jestem ciekawy, bo też jakoś się mocno nie przyjrzałem, jak ten samochód wygląda z zewnątrz, no tyle co znam go z katalogów, ale wiadomo, że to odczucia na żywo, odczucia oglądając, czy to tam gdzieś w necie, czy ogólnie w monitorze, to jest zupełnie co innego. Także zaraz wyjdę i zobaczymy sobie go, obejrzymy go z zewnątrz, obejrzymy go w środku, pokażę Wam, jak ten samochód wygląda. Ja pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o wygląd, mam bardzo pozytywne i to też pewnie jest kolejny model Kia, który mi się podoba, no i gdzie zrobili po prostu dobrą robotę. 10.3 w tej chwili pokazuje, no ale wiadomo, jadę w Warszawie o 17.00, w zasadzie cały czas start-stop, także no, tu też nie spodziewałbym się wyniku na poziomie 5 litrów, zobaczymy troszkę dalej, a ja akurat jutro sobie skoczę na trasę, także będę mógł Wam powiedzieć jakieś takie bardziej konkretne wyniki, jakie tutaj są odnośnie spalania, jak to wygląda w trasie. Będę jechał też z całym samochodem zapakowanym, z kompletem pasażerów, pojeżdżę też sam po mieście, po trasie, zobaczymy, także myślę, że będę mógł podać Wam takie realne wyniki spalania, nie katalogowe, tylko tak jak to wygląda, no widzicie, że tak naprawdę teraz cały czas widzicie, jak jedziemy, tak? Także no w tej chwili mamy cały czas to spalanie koło dychy, ale zakładam, że będzie dużo niższe na średnie spalanie i tak samo też w mieście też podejrzewam, że będzie niższe. To jak zwykle nie będzie nic słychać z Waszej perspektywy, ale zobaczmy, jak tutaj to wygląda, jak to gra, pewnie to wszystko miga, oby nie, ale jeśli miga, to no to nic nie poradzę. Zobaczmy, co tutaj jest. Jest nawigacja. Serwis Kia. W pobliżu. AS Motors. Fajną rzeczą jest w Kiach, że dają tą aktualizację, z tego co pamiętam, na czas gwarancji, bo to jednak też nie każda firma to daje, a trochę bez sensu, jak kupisz samochód i musisz płacić za aktualizację mapy, albo nie zapłacić i jeździć na nieaktualnych, to też jest bez sensu. Także to też na pewno trzeba ich za to pochwalić, że te nawigacje aktualizują. Chociaż mówię, mi się chyba nie zdarzyło, żebym jeździł w samochodzie na nawigacji fabrycznej i był z tego w pełni zadowolony, bo jednak te mapy googlowskie, no co by nie gadać, to jakoś zawsze mi się dużo lepiej sprawdzały. I szczególnie jak wjechałem w jakieś dziwne dróżki gdzieś, to często samochód się gubił albo pokazywał jakąś głupią drogę przez jakieś strasznie beznadziejne drogi, a mapa googlowska jednak wymiata. Także no tutaj jakby, no mówię, no nie odniosę się teraz, bo dopiero ruszyłem, ale też jutro sobie pojadę, zobaczę, jak to wygląda
co on tam będzie pokazywał, szczególnie, że tam jakieś remonty są i tak dalej, ale to, no mówię, jeszcze tego nie znam, zobaczymy jak to wygląda w praktyce. No, widzę, że jest wykrywanie telefonu, to jest bardzo duży plus, Android Auto i Apple CarPlay, także też kolejny plus, też się spróbuję tam jutro pobawić. Zobaczymy jak się uda, no samochód mam do poniedziałku, także są te praktycznie tam 3-4 dni. Będzie można zobaczyć co on umie. Zobaczmy radio. Nieźle, ale też jak dla mnie nie jest to ustawione jeszcze dobrze. Także też zaraz sobie zaparkujemy i radiem się będzie trzeba troszkę pobawić. Bo to na pewno nie są takie ustawienia, jakie ja preferuję. W zasadzie to nie było basu, ale to mówię, to i tak tego Wam nie pokażę i tak, bo tego nie usłyszycie, to się nie będzie w stanie... To się nie da się tego tak nagrać przez mikrofon krawatowy, żebyście to słyszeli. Bo tak naprawdę, czy to będzie dobry sprzęt, czy słaby, to usłyszycie tylko tyle, że jak zrobię głośniej albo ciszej. No niestety, to nie mam takiego mikrofonu, który by to... Nawet nie wiem, czy jest taki mikrofon, który byłbym w stanie sobie przyczepić, żeby pokazać Wam, czy to gra dobrze, czy to gra źle. Pierwsze odczucie jest teraz, powiedzmy, średnio, ale ewidentnie słyszę, że to jest nieustawione. Więc zaraz się tym pobawimy. A na razie to pewnie to Wam migałoby nie, ale... Wszystkie te wcześniejsze, większość tych wcześniejszych testów, jakie robiłem, to jak włączałem tutaj wyświetlacz, to po prostu migało na ekranie. No zobaczymy jak będzie. Mega hamulce są w tym momencie. To też wiadomo, że to zawsze jest odczucie w zależności z czego wsiadacie. No, wsiadłem w samochód nowy z salonu, ale to też różnie bywa, a tutaj łapią po prostu momentalnie i jest bardzo dobrze. A spalanie mamy w tej chwili 9,4, także sobie spada. No ciekawy jestem jak to wyjdzie, bo będę też jeździł troszkę w ruchu, takim typowo, tak jak teraz, czyli miasto, korek i tak dalej. Zobaczymy jak wyjdzie spalanie. Jeszcze piątki mi się nie udało wrzucić, także to jest właśnie taka jazda. I zobaczymy jak to wyjdzie tu, a zobaczymy jak to wyjdzie jutro na trasie, gdzie myślę, że będzie w miarę pusto i będziemy mogli zobaczyć i szybsze fragmenty, i takie tam do 90, więc myślę, że takie realne spalanie, jak większość osób ma na co dzień, będę mógł Wam podać. No teraz już spadło nawet na 8,8. No tak zakładałem, bo to... Zobaczymy, jak dojedziemy do domu, jak to wyjdzie. Widzę, że jest asystent pasa ruchu, przekroczenia pasa ruchu, który możemy wyłączyć. On też coś tam pipczał, jak troszkę zjechałem, więc działa ok. To jest też coś, może jakby system, który... Jakoś nie szczególnie za tym przepadam, ale no w związku z tymi wszystkimi nowymi wymogami, jakie są, czy tam w NCAP, ogólnie dotyczące bezpieczeństwa, no to te systemy, tak jak już tutaj, to też powiem Wam później, może już w teście, ale ten samochód w podstawowej wersji, zobaczcie sobie wyposażenie, to myślę, że będziecie pod wrażeniem tak samo jak ja, bo tutaj naprawdę ilość systemów, które dostajecie w tej najbiedniejszej wersji, teoretycznie gołej, tak jak się często mówi, że wersja podstawowa, no nikt tego nie kupuje, bo tam nic nie ma, no to zobaczcie jak wygląda tutaj wersja, w której nic nie ma. No nie będę tego teraz mocno rozwijał, bo powiem Wam to już w pełnym teście, ale naprawdę wow. Tutaj plus dla Kii, bo około 60 tysięcy samochód, który weźmiecie z salonu, to taka ilość właśnie też odnośnie bezpieczeństwa tych wszelkich systemów. Nie wiem, może to już też jest przygotowanie właśnie pod to, że niedługo samochody będą musiały mieć większość tych rzeczy, które tutaj są. Może tak, może nie, nie wiem tego, ale one są i nie musicie za to nic dopłacać. Także jak będziecie widzieć nowego SID-a na ulicy, to każdy z nich będzie miał naprawdę tych systemów całą masę. Oglądajcie test, powiem Wam wszystko co i jak. Bo ja tutaj jestem pod dużym wrażeniem. Też nie jechałem szybko, więc znowu to nie będzie miarodajne, ale do tych prędkości, do których jadę, jest bardzo cicho. To też jest fajna rzecz, bo ja nie lubię, no nikt nie lubi, jak jest w samochodzie głośno, ale jeden na to zwraca bardziej uwagę, drugi mniej. Ja jakoś od pewnego czasu chyba zwracam na to uwagę coraz bardziej. Kiedyś może po prostu jeżdżąc wiele lat w Subaru,
chciałem, nie chciałem, musiałem się przyzwyczaić, że jest głośno w samochodzie i mniej na to zwracałem uwagę. No już od jakiegoś czasu jakoś mi to tam przeszkadza bardziej niż kiedyś, kiedy w samochodzie jadę i jest po prostu głośno. To tutaj, no mówię, no nie jechałem szybciej, bo podejrzewam, że gdzieś po przekroczeniu tam tych 120, 130, no to wtedy ten samochód pokaże, co umie albo co nie umie. Ale czasami też jest tak, że jedziemy 80 i już coś słychać, a tutaj nie słychać, więc jest fajnie. Ale zobaczymy dalej. Mówię, pierwsze wrażenie, pierwsza jazda, pierwsze 70-80 na godzinę jest bardzo ok. To jest kompakt, więc też pamiętajmy o tym, że to nie jest jakaś limuzyna, której ma być kompletna cisza. No fajnie, gdyby była, ale zobaczymy, co będzie, jak jutro wyskoczymy w dłuższą trasę, czy to jakoś tam zmęczy, czy nie. Na tą chwilę jest bardzo ok. No i jeśli chodzi o silnik, ja nie bardzo mam w tej chwili jak wam powiedzieć, jakie są moje wrażenia, bo ja ani nie mogę jeszcze w tym ruchu, czy sobie szybciej ruszyć, czy szybciej pojechać, więc no ciężko mi to powiedzieć na ten moment, ale na pewno nie odczułem ani razu, kiedy ruszaliśmy ze świateł, czy no po prostu trzeba było jechać normalnie, tak jak reszta, zero problemu, ale to jest silnik turbo, jest 140 koni. Jeśli dobrze pamiętam, to on ma poniżej 9 sekund do setki, a to już jest bardzo dobry wynik moim zdaniem, jak na taką moc. I na pewno tutaj, jeśli faktycznie zobaczymy zaraz, nie wiem, może gdzieś ruszę troszkę szybciej, jak będzie taka opcja, ale jeśli faktycznie to jest 9 sekund, no to jest wynik naprawdę godny pochwały. Co my mamy? 6 km przejechane, 8,2 spalanie. Warszawa, godzina 17. Jakoś tragedii chyba nie ma, co? Będzie dziura? Nie będzie. Myślałem, że ruszymy z prawego, coś zobaczymy, jak to tam poleci, no ale nie tym razem. Dobra, zaraz się gdzieś zatrzymamy i nie ma co tutaj dłużej gadać, bo żeby były te pierwsze wrażenia pełne, to musimy popatrzeć na samochód, jak on wygląda z zewnątrz, jak wygląda bagażnik. Środka też pewnie całego za bardzo jeszcze nie widzicie, więc zaraz się po prostu gdzieś zatrzymamy i sobie go obejrzymy. Jedyne, co zdążyłem do tej pory jakby dostrzec, to w garażu fajne światła z tyłu, podoba mi się wzór. No tutaj teraz nie będzie widać, bo jest za jasno, ale zobaczymy resztę. No i musiał mi pan wjechać. O, skręca, dobrze. Może z kimś ruszymy szybciej. Zobaczymy, jak będzie. A może nie. A może na pewno nie. No wyprzedziliśmy. Na razie tylko tyle chyba powiem. Dobra, chodźmy go zobaczyć. Trzeba się trochę przyjrzeć, jak on w ogóle wygląda. No dobra, to jesteśmy na zewnątrz. Oglądajcie. Powiem wam, że ja im dłużej się patrzę na ten samochód, to mi się coraz bardziej podoba. Jak tylko go zobaczyłem w katalogach, to jakoś, nie wiem, zachwycony chyba nie byłem, ale im dłużej na niego patrzę, to... Czy inaczej, spodobał mi się potem, po pewnym czasie, a teraz chyba zaczyna mi się podobać bardzo. Zobaczcie, jakie feluśki. 17, także nie ma lipy. I fajny wzór. Bardzo nawiązuje, nie da się tego pomylić z jakimś samochodem innej marki, to w ogóle nie ma takiego tematu. Mamy charakterystyczny grill. Tak jak też kiedyś w życiu bym nie wziął czerwonego koloru, bo kojarzyło mi się to zawsze z jakimiś takimi mega podstawowymi, to też już jest któryś samochód, który w czerwonym kolorze podoba mi się bardzo. Jest naprawdę ok. Jeździłem z tonikiem czerwonym. I czy też Picanto, i naprawdę ten kolor jest bardzo fajny. Także wygląda mi się tak. Zobaczmy bagażnik. Tam już jakieś sobie rzeczy powrzucałem, także już coś będzie leżało. Ale bagażniczek jest taki, z tego co pamiętam, jest chyba 15 litrów większy niż w Golfie. Także też wstydu nie ma. Pokazywałem wam kluczyk, ale pokażę jeszcze raz.
bo jest śmieszny pod tym względem, że zobaczcie, nie ma tutaj z przodu guzików. Ani z tyłu, ani z przodu, nie ma nigdzie. Są po prostu tu, z tej strony. Także chyba się trzeba troszkę do tego przyzwyczaić, no, ale tak sytuacja wygląda. Dobra, siądźmy z tyłu. Także jeśli chodzi o miejsce na nogi, no fotel jest ustawiony na mnie na 182 cm. Nie ma tu może mega dużo miejsca, ale jest na tyle, że mi to zupełnie nie przeszkadza. Mogę sobie spokojnie siąść. A środeczek wygląda tak. Ta kierownica, o której mówiłem, nie wiem, czy wrzucę zdjęcie, czy nie wrzucę, ale zobaczcie tutaj, jak wygląda. Fajnie wyprofilowana, fajne te uchwyty na paluchy. Jest bardzo ok. Z tego, co widziałem przed chwilką, to chyba nie migał ekran, więc też dobrze podczas poprzedniego nagrania. Także ten plus. Fajne drzwi, fajne kolorki, że jest to sreberko. Nie wiem, czy to się będzie rysowało, czy nie. Tak samo podobnie jest tutaj, ale to już wyjdzie bardziej w praniu. No dobra, tyle. Reszta będzie podczas testu dłuższego. To były takie moje pierwsze wrażenia. Dajcie znać, czy ten samochód też tak na pierwszy rzut oka Wam się podoba. Już w teście będzie oczywiście wszystkie dane, wszystkie silniki, podam jakieś ceny. Będę już wiedział, jak ten samochód pali na trasie, w mieście i tak dalej. Także jeśli jesteście zainteresowani, to oglądajcie. Na ten moment to by było tyle. Dzięki za uwagę, dzięki za oglądanie i czekamy na pełny test. Trzymajcie się, cześć!